Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj takie ostatnie już rozważanie z serii wokół przykazania nie cudzołóż, mianowicie co robić, żeby nie cudzołożyć, co robić, żeby nie ulec pokusie, co robić, żeby po prostu trzymać się tego przykazania. I zacznę od tego, że najlepszym rozwiązaniem jest zawsze prewencja. Jak ktoś kiedyś powiedział, że 1 gram prewencji jest wart kilograma lekarstwa, i myślę sobie, że coś w tym jest. I taką chyba najlepszą zasadę, czy pewne wskazówki dotyczące właśnie wierności i tego, by tego przekazania nie łamać, to myślę wskazuje Biblia w tych miejscach, fragmentach, które mówią po prostu o naszej miłości, o tym, jak się nawzajem o siebie troszczyć. W związku z tym chciałbym się podzielić dzisiaj krótkimi rozważaniami z listu do Efezjan z 5 rozdziału. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. Wcześniej jest powiedziane, ulegać jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Myślę sobie, że jednym z takich ważniejszych potrzeb mężczyzny jest szacunek. Już nie wchodząc w jakieś inne niuanse tego, co to znaczy być uległą, to po prostu okazujcie szacunek swoim mężom, żeby czuli się bezpiecznie, żeby czuli się niepodważani w domu, żeby czuli, że faktycznie jesteście wdzięczne za to, że oni, o ile oczywiście robią swoje, o czym za chwilę będę mówił, ale żeby wspierać ich, zachęcać w tym, żeby czuli się szanowani właśnie przez was. Żeby było dostrzeżone to, że się starają. Jak się nie starają, to można delikatnie im na to jakiś sposób, musicie znaleźć dobry sposób na to, żeby im to pokazać. Ale jedną z najważniejszych, najbardziej podstawowych, pierwotnych potrzeb mężczyzny to jest to, żeby jego żona go szanowała. I wtedy się nie będzie rozglądał na boki. Wtedy jakaś kobieta, która tam gdzieś zacznie go podziwiać, będzie miała drzwi zamknięte. Dlaczego? Bo jego żona go szanuje i nie odczuwa tej potrzeby. Nie potrzebuje potwierdzenia swojej wartości u kogoś innego, dlatego że jego żona go szanuje. To jest jedna z podstawowych potrzeb mężczyzny. Naprawdę, wierzcie mi. Druga rzecz to jest, jeśli chodzi o mężczyzn. Mąż ma kochać żonę tak, jak Chrystus ukochał Kościół. Mamy umiłować Kościół i wydawać zań samego siebie. Co to w praktyce oznacza? Myślę, że to oznacza po prostu troskę. Po prostu troskę. Kobieta ma wiedzieć, że jej mąż się o nią troszczy, że ją kocha, że potrafi być dla niej ofiarny, tak jak Pan Jezus jest ofiarny dla swojego Kościoła. Że no to oczywiście taka praktyczny wymiar tego to jest właśnie kwestia troszczenia się finansowego o rodzinę, tego, że przynosimy pieniądze do domu, że je nie wydajemy na jakieś dziwne rzeczy, że one się gdzieś nie upłynniają po drodze między pracą a domem, ale że faktycznie no, w taki najbardziej podstawowy, bytowy sposób troszczymy się o rodzinę. Oczywiście nie zawsze to jest możliwe. Czasami tak jest, że szczególnie na przykład u pastorów, że kobiety mają większy zarobek niż mężczyźni, no ale wtedy też kwestia tego naszego kapłaństwa takiego, że potrafimy tą rodzinę prowadzić do Boga, że się modlimy, że stawiamy do pionu dzieci, że jesteśmy faktycznie takimi kapłanami tego rodzinnego ogniska, że one się dzięki temu mogą czuć bezpieczne. Myślę, że jest też czymś bardzo, bardzo wartościowym. Kolejna rzecz to jest kwestia takiej wierności, ja bym powiedział, psychicznej, nie tylko fizycznej, ale psychicznej, żeby spędzać ze sobą czas, inwestować w to, żeby być razem, tak jak kwestia naszej wierności Chrystusowej, to nie tylko jest to, że nie oddajemy czci jakimś balom, czy Asztartom, czy komukolwiek innemu, ale po prostu, że spędzamy czas z Chrystusem, że faktycznie słuchamy Go, że jesteśmy lojalni, że jesteśmy wsłuchani i jesteśmy posłuszni. I myślę sobie, że znowu jest to wspaniałym obrazem tego, że mamy być dla siebie kimś właśnie takim. A więc mamy nie flirtować, troszczyć się o siebie, poświęcać sobie emocjonalnie również i być jak najbliżej przylgnięci, można powiedzieć, właśnie przez wspólne rozmowy, przez wspólne przeżywanie życia, przez wspólną refleksję nad tym, co nas spotyka, żeby mieć taki czas. I w końcu nie baw się myślami, że coś byś mógł czy mogła. Uciekaj przed okazjami, to jest, myślę, jedna z ważniejszych rzeczy. Nie każdy jest taki jak Józef, że potrafi uciec przed żoną Potyfara. Nie próbuj swojej wytrzymałości. Raczej nie wchodź w ogóle w taką przestrzeń. Bądźmy sobie wierni.
Panie Boże, dawaj nam mądrość, dawaj nam łaskę i proszę, nie wystawiaj nas na próbę. A kiedy, Panie, ta próba nadejdzie, to spraw, żeby ta nasza więź była na tyle mocna, Panie, aby potwierdziła właśnie to, że Tobie jesteśmy wierni przez wierność sobie nawzajem. Panie, o to Cię bardzo proszę. Z Bogiem, do zobaczenia.